krótka przerwa w Abu Dhabi, kochani. Dzień dobry. Dzisiaj zadzieram kiece i lecimy na Malediwy. Na Malediwy wreszcie doczekałam się. Zadzieram kiece i zapraszam. Dzień dobry, kochani. Lecimy dzisiaj na Malediwy, ale zanim Malediwy, to jeszcze słowem wstępu kilka minut z Abu Dhabi i kilka informacji praktycznych dla Was. Kochani, lecimy na Malediwy, ale najpierw przystanek w Abu Dhabi. Mogliśmy to zrobić tak, żeby przylecieć, przespać noc i od razu lecieć na Male, ale ja po ostatnim tutaj pobycie miałam niedosyt troszkę, więc zatrzymaliśmy się na 2 dni, żeby jeszcze trochę tutaj Abu Dhabi sobie pozwiedzać. Nie Dubaj, a Abu Dhabi. Ja wiem, że to jest bardzo niepopularna opinia, ale mnie Abu Dhabi przypadło bardziej do gustu niż Dubaj. Jest tak bardziej prawdziwie, mniej plastikowo, mniej tych pieniędzy i tego przepychu, ale przepych też oczywiście jest. Natomiast bardziej w takich budynkach typu meczety, pałace i tak dalej. Dzisiaj zrobiliśmy sobie pałac prezydencki. Przepiękny, bardzo mocno Wam polecam, naprawdę jestem zachwycona. Tak jak ten biały meczet, który mnie powalił ostatnio, tak też teraz ten pałac prezydencki również, bardziej w środku nawet niż na zewnątrz. Więc bardzo Wam mocno polecam, żeby to zobaczyć, jeżeli macie okazję być w Abu Dhabi, nawet w czasie jakiejś takiej właśnie przesiadki na Male czy gdziekolwiek. Powiem Wam trochę o hotelu też tutaj, dlatego że miałam dosyć zachwyt wchodząc do hotelu, a potem ten zachwyt szybko mi przeszedł, dlatego że było niesamowicie głośno. W hotelu są 3 kluby, na górze i na dole. Hotel ma 17 pięter. Złapaliśmy fajną promocyjną cenę, no ale nie da się spać, więc zostawiam nazwę i słuchajcie, no nie polecam. Generalnie, jeżeli chcecie spać, to nie polecam, chyba że chcecie poimprezować, to wtedy tak. Natomiast no nie dla mnie, nie dla mnie. A ostatnio mieliśmy hotel na tej samej ulicy, troszkę dalej od plaży, który był bardzo fajny z kolei, więc też zostawiam nazwę na dole, bo cały czas o niego pytacie i ten właśnie polecam jak najbardziej. No, a teraz idziemy na plażę, pochillować troszeczkę jeszcze, potem poszukamy jakiegoś jedzenia. Słońce świeci, jak widać, jest świetna pogoda, słuchajcie. Ostatnio jak byliśmy w październiku, to było gorąco, bardzo, tak do przesady. Natomiast teraz jest bardzo miło i przyjemnie i gorąco, ale tak gorąco, że się nie leje pot z człowieka i jest to dużo przyjemniejsze do zwiedzania, także zdecydowanie taką opcję polecam bardziej, żeby jednak zimą do Dubaju i Abu Dhabi. No, a my jutro już lecimy na Male, więc będę Wam opowiadać co i jak tam. Jeżeli chodzi o loty, to lecieliśmy z Katowic do Abu Dhabi i z Abu Dhabi na Male. I na Malediwach będziemy zwiedzać. Nie wiem, czy zwiedzaniem można nazwać takie miejsce, ale 3 wyspy chcemy zobaczyć. Będą to wyspy zarówno resortowe, jak i lokalne, także mam nadzieję, że Wam zrobię ciekawe zestawienie. A teraz jeszcze odrobinkę Abu Dhabi. Odrobinkę, dlatego że tego pałacu Wam nawet nie nagrywałam, słuchajcie, bo chciałam trochę odpocząć, także jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda pałac prezydencki w Abu Dhabi, to zapraszam na mój Instagram, zostawiam tutaj pod tą samą nazwą, zacieram kiece i lecę i naprawdę bardzo mocno polecam. Pałac prezydencki polecam i mój Instagram również. A teraz lecimy jeszcze szybko na plażę, bo już za kilka minut zachód słońca. Zachód słońca przepiękny, a plaże w Abu Dhabi są bardzo przyjemne. Wokół malutkie bary i restauracje, niewiele ludzi, dostępne toalety i fontanny z wodą do picia. Ale na nas już czas. Zadzieram kiece i lecimy na Malediwy, z góry podziwiając jeszcze pustynne krajobrazy Emiratów.
jesteśmy, kochani, podnieta total uwaga. Malediwy, jest niesamowicie gorąco. Nie miałam jak Wam pokazać lądowania, bo lądujemy w nocy, ale nie szkodzi, jeszcze nadrobimy, jeszcze Wam wszystko pokażę. A teraz szybka akcja pod tytułem bankomat, karta SIM i jedziemy zobaczyć nasz guest house. Zostajemy tutaj tylko na jedną noc. Dotarliśmy, kochani, dotarliśmy nasz malutki guest house, Reef Guest House, ponoć bardzo popularny wśród Polaków, także być może, że ktoś z Was zna, dlatego że pan, który nas bardzo miło i radośnie tutaj przywitał, mówi, że za każdym razem prawie każdą noc sześć pokoi to są Polacy, także myślę, że bardzo popularne miejsce, zresztą wcale się nie dziwię, bo cena jest bardzo atrakcyjna w porównaniu do innych tutaj miejsc wokół. A opinie są bardzo dobre o tym miejscu, no i w sumie ja już też mam wyrobioną chyba opinię na dzień dobry, dlatego że jest bardzo czyściutko, internet działa, woda jest ciepła, papier toaletowy, mydło w łazience, pan jest bardzo sympatyczny, także wszystko na plus. Jedyne co Wam mogę podpowiedzieć to to, że transfer stąd na lotnisko i odwrotnie zupełnie się nie opłaca, jeżeli będziecie bukować z nimi, także proponuję sobie wziąć taksówkę na lotnisku na własną rękę i z powrotem też, dlatego że jest ponad dwa razy taniej. My zapłaciliśmy w tej chwili w przeliczeniu na dolary amerykańskie 6,5 dolara, czyli 100 rufi. Rufi, dopiero się uczę, jak się pieniądze nazywają. No, a teraz Wam pokażę jeszcze pokoik, a my... no co, pójdziemy szukać jedzenia oczywiście, jak zwykle dojeżdżając gdzieś. Ja jestem dosyć mocno przemęczona dzisiaj, także mam nadzieję, że zjemy coś i pójdziemy spać. A jutro lecimy dalej, dlatego że tutaj to jest tylko bardzo krótki przystanek, ale wrócimy tu jeszcze na koniec, na jeden dzień, żeby coś troszkę więcej zobaczyć. A teraz po prostu szybki spacer i kolacja. I jeszcze Wam powiem, że dawno, bardzo dawno, a może nigdy, nie zdarzyło mi się być w samolocie, który leci z destynacji poza Europą do kraju też poza Europą i gdzie słychać w samolocie głównie język polski. Tak więc wydaje mi się, że Malediwy stały się top destynacją dla Polaków, co mnie również bardzo cieszy, dlatego że będę mogła Wam pokazać, opowiedzieć, podpowiedzieć. Będziemy na wyspach zarówno resortowych, jak i tych lokalnych. Także będę miała porównanie, opowiem Wam oczywiście o organizacji, o kosztach i o wszystkim innym. Ale to dopiero jak odpocznę. Tak więc widzimy się pewnie jutro. Pojedliśmy hinduskie jedzenie, pyszne, pyszne, napiszę Wam na dole nazwę knajpki, bo jest rewelka, bardzo, bardzo, bardzo dobre. Jedliśmy wegetariańskie, ale mają też oczywiście wszystko inne, bardzo, bardzo smaczne. A teraz idziemy szukać kremu do opalania, którego ja zabrałam z Polski bardzo niewiele i sprayu na komary, dlatego że podobno komarów jest bardzo dużo, a tutaj jest jakiś magiczny spray, który pięknie pachnie, dobrze działa na skórę i faktycznie ponoć działa na komary, no właśnie. Sorry, że tak trochę jestem rozproszona, ale powiem Wam, że to miasto jest całkiem spore. My nie jesteśmy w Male, jesteśmy po drugiej stronie, Humale, oni na to wołają. I jest bardzo busy, jest milion motorów i skuterów i bardzo, bardzo dużo ludzi, a jest godzina 22:30. Jest nieziemsko gorąco, jestem zachwycona. Bo słuchajcie, w Abu Dhabi było chłodno nocami i ja byłam przestraszona, że będzie mi zimno. Kupiłam nawet taki cieniutki sweterek w ogóle, bo stwierdziłam, że może moja bluza nie będzie wystarczająca. Słyszycie? Dużo się tu dzieje wokół. Generalnie jest... no, dzieje się, dzieje się.
opowiem Wam więcej, jak gdzieś dojdziemy. I dotarliśmy na plażing. Beach Club właściwie. Tylko ciemno bardzo już. Tak wygląda plaża, słuchajcie, no. A to jest krystalicznie czysta, błękitna woda na Malediwach. Niestety jest ciemno. Może jutro nam się uda zobaczyć i Wam też pokazać. Nawet mój iPhone ostrości nie łapie, bo jest tak ciemno. No nic. Dzisiaj wiele nie zobaczymy. O, o, o! Uliczki mają bardzo ładne tutaj, zielone. Roślinki i motocykle, i skutery, wszędzie, 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 wszędzie. Fajnie, no. Podoba mi się. Banana. Banana in the street. Yeah, a lot of fruit. Marine Expo 2023, słuchajcie, trafiliśmy przez przypadek. Zobaczymy, co się dzieje tutaj. I tyle, jeżeli chodzi o Marine Expo. Zamknięte już. Street art. No i tyle, jeśli chodzi o Malę. Ale jeżeli z Malę już zawijamy, to nie znaczy, że wyjeżdżamy z Malediwów, rzecz jasna. Lecimy dalej, słuchajcie. Lecimy i to pokażę Wam już w następnym odcinku. Myślę, że będzie to sztos. Sztos dla mnie, ale mam też nadzieję, że sztos dla Was. Jest niesamowicie gorąco. Piękny dzień, tak więc myślę, że widoczki będą. O, proszę, mój street art z wczoraj. Ale jestem podjarana. Zacieram kiece i lecę. Dzięki za dzisiaj. Buziaki, pa. Jak zawsze zachęcam do kliknięcia w subskrypcję i dzwoneczek. Tym filmem zaczynamy serię z Malediwów. Pokażę Wam, jak wyglądają resorty i wyspy lokalne. Opowiem też o kosztach i organizacji takiej podróży. Zapraszam i pozdrawiam, Kamila Zawłocka. Zadzieram kiece i lecę.